decydenci z panem Albinem Bychowskim na czele, którzy powiedzieli, że jednak jeszcze ją podtrzymamy. Może jeszcze właśnie zaangażowanie młodzieży i nauczycieli, i dyrekcji w korzystanie z tego, czym jest język kaszubski i wsparcie państwa dla tych, którzy uczą się języka kaszubskiego na wyższym poziomie, dało szansę. Szansa została wykorzystana. Dzisiaj szkoła ma 166 uczniów. A więc jest normalną szkołą. A widoki są takie, że ona niedługo będzie miała 200 i więcej. Szkoła ma swoje sukcesy. Mimo braku obiektów sportowych, najbardziej rozbiegana szkoła w gminie Żukowo. Wygrana w rowerowym maju. A więc myślę, że teraz, kiedy macie kolejną przestrzeń, a to nie koniec, bo już myślimy, a pan przewodniczący wczoraj szczególnie wskazywał potrzebę Bryjska, ta szkoła będzie kolejną perełką wśród tych obiektów, które posiada gmina Żukowo, które robią wrażenie. Pan senator mówi, ale piękna szkoła. Pan profesor mówi, pianka. Mało pianka. Godna, godna tego, tej miejscowości, godna tej młodzieży zaangażowanej, bo oprócz sportu również dostałem informację, że i w konkursie polonistycznym macie mistrzynię i w tamburze, a więc i matematycznie. A więc niech ta sala, niech ten obiekt rozbudowany służy temu, czemu ma służyć, czyli rozwijaniu waszych talentów, a grono pedagogiczne z panią dyrektor nie szlifuje te wydobyte diamenty tak, żeby poszły w świat jako piękne brylanty. Wsiadł ci go Belnigo na to Wai Dzejani. Niech każdy z Wai Nalizę Trudgose pięknie goli. Dziękuję bardzo. Dynamiczne malowidła, to da się chce biegać, a się chce grać w tenisa. I my wszyscy wiemy w Polsce, że to, że mamy świetne szkoły, to jest wynik samorządowego państwa, bo to jest obowiązek jednostek samorządu terytorialnego i marzenia, które się rodzą u rodziców, młodzieży, one muszą się przełożyć na to, co się dzieje w rzeczywistości poprzez samorządy, także gratulacje dla samorządu, dla pani dyrektor, bo będzie tym zarządzać, a dla dzieci, że będą z tego mogły korzystać. W zrzeszeniu zdecydowaliśmy o tym, żeby ten rok był rokiem Jana Trepczyka w 2017 roku. Wtedy, kiedy szukaliśmy tych naszych pomorskich, kaszubskich patronów drogi do niepodległości, i tutaj wiele takich postaci się nam wyłoniło. I Aleksander Majkowski i w tej grupie też, bo tam była cała grupa wielu osób, i Jan Trepczyk, i Jan Karnowski. Także było ich bardzo wielu. Co prawda on jeszcze był stosunkowo młody, bo on się urodził w 1907 roku, a te wszystkie potem wydarzenia, zmiany, to był 18 rok, ale to, co się potem działo tutaj na Pomorzu, gdzie my mówimy, że ta nasza niepodległość przyszła trochę później, bo dopiero zaślubiny Polski z morzem 2020, czyli to on wtedy miał 13 lat, ale ta jego działalność na rzecz regionalizmu Kaszubszczyzny była ogromna. On pozostawił po sobie ogromną spuściznę i to taka postać wielowymiarowa. Znaczy ja patrzę na jego pisane rzeczy, które pozostawił, na jego muzykę, która dzisiaj jest bardzo też znana, popularna, Ziemia Rodna, czy też Kaszubska Królowa, ale to, co mnie na przykład się bardzo podobało, to ten jego utwór Moje Strony z tekstem Piepki. Ta muzyka jest wspaniała, także nawet
trochę czasu do czasu grywam na gitarze, także to, to ćwiczę. Ale to, co też on zrobił na rzecz, można powiedzieć, patriotyzmu takiego lokalnego. Bo on był, można powiedzieć, piewcą, ale takim działaczem społecznym, działaczem kaszubskim, które, dla którego bardzo ważny był ten patriotyzm taki na co dzień. Tu wokół siebie, wokół własnych spraw. My czasami mówimy, po co nam te wielkie globalne wymiary patriotyzmu, kiedy tutaj na miejscu mamy wiele do zrobienia wokół siebie, chociażby nawet czy porządek, ład i patrzenie na siebie z przyjaźnią, z uśmiechem, to wszystko się mieści w tym takim patriotyzmie. I z głębu zrzec błysniony świat, żeby wszyscy w kół nas ziele drestwie, jak no brata brat. Dali, dali, chcemy skrywać cyk dosyć. Dali, dali, niech nam się z tym więcej kłyć.